Witam wszystkich w kolejnym odcinku poradnika. Tak jak mówiłem, dzisiaj pójdziemy załatwić bossa. Zobaczę sobie, czy jesteśmy tutaj w stanie w ogóle zawalczyć z nim. Aha, zmieniłem implanty. Mam 4 odnawiające życie. Wrzuciłem sobie dodatkowe do pozyskiwania energii, żeby mieć tutaj plus 50, o ile to się kumuluje. No i przyda nam się też wytrzymałość. Jeżeli się nie kumuluje, to zamienię go na implant zwiększający życie. Zaraz zobaczymy, czy się kumuluje, czy nie. Wydaje mi się, że tak. Security measures in effect. Hello. Threat level elevated. No admittance at this time. Dlaczego nam, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy mieli możliwość kumulowania? Zaraz zobaczycie. Będziemy potrzebować możliwości odcięcia kończyny. Dobra, czyli jednak się kumuluje. O, chociaż, kurde, no ciężko mi teraz powiedzieć. Znowu dostał strzał. A spróbujemy zawalczyć tak, jak jest teraz. O co tu głównie chodzi? Będziemy zadawać mu bardzo mało ciosów, a będziemy potrzebować dość dużo energii, żeby mu odciąć łapę. Więc się zastanawiam, jakiej broni w ogóle do niego użyć. Czy będziemy używać tego? Pax daje plus 70. Czy będziemy używać... Aha, ten daje tyle samo. Ten daje plus 80, ale jest dość słaby. Jeszcze co mamy? Jeszcze mamy włócznię, ale ona jest bardzo... bardzo słaba, jeśli chodzi o generowanie właśnie energii. Dobra, spróbujemy tym paksem. Jeszcze tutaj używałem tej broni. Też jest dobra. Ale spróbujemy skupić się na jednej. Załatwione. Po co ja tu w ogóle schodziłem? Nie tędy droga do bossa. Nie musicie się przejmować, jeżeli będziecie tutaj ginąć. Jest to, według mnie, jest to najtrudniejsza walka, jaka będzie przed nami w całej grze.
That means we have an intruder on this floor. I want additional forces to the boardroom right away. Nothing's to get through. Będziemy walczyć z tym kolesiem, który ma ten taki przedziwny, fajny toporek. No games, no warnings. Take down any unauthorized personnel immediately. Dla mnie priorytetem jest oderwanie mu właśnie tej łapy. Well, what are you waiting for? Move out. Wiecie co? Czekajcie, zaraz wracam. Muszę sobie jednak wrzucić ten stan gry na dysk wirtualny. Dobra. Jestem już z powrotem. Niestety musiałem użyć jeden punkt leczenia, ponieważ dziwnym trafem obudziłem się mając połowę życia. I tak, ta akurat walka składa się z trzech... nie wiem jak to nazwać, trybów, nie trybów. Trzeba... kurde, co tu się dzieje? Ja sobie zaznaczę jego drugą rękę. Chociaż nie, atakuję jednak to. Dobra, jest chociaż raz. Zadałem mu cios. O matko! Tak będzie wyglądać z nim walka. Bardzo często będziemy od niego obrywać. Kolejne podejście. Bardziej mnie irytują właśnie te gnoje tutaj, niż kolejna walka z bossem. Muszę się z nimi rozprawiać po kolei. Próby przebiegnięcia często kończą się, że dostanę jakiś tam strzał w plecy, albo jeden z nich za mną wpadnie do środka i się zaczynają wtedy dopiero schody. Mówię o zejściu na dół. No albo takie coś się dzieje właśnie. Dobra, nie mam już chęci ani siły znowu się z tym gównem bawić. No tak, jeszcze sobie spadnij. I dwa leczenia w plecy. A jeszcze nie wiem dlaczego, ale nie mogę za żadne skarby normalnie go trafiać w tą łapę. Chodź tu tym ślizgiem. Jeszcze trochę. Dobra, ślizg, to nie to. Ale się nadziałem. Mam cię. Teraz robot. I znowu żmudna walka, żeby zniszczyć oba te reaktory. Nie strzelasz. Tactical options. Perch
threat. Enforce maximum punitive measures. Strzelasz? Nie, wolą mi zajebać. Kamera tu jest tak samo poryta jak podczas poprzedniej walki z bossem. Strzela. Jeszcze. O, chyba już jest rozwalony. Każdym razem daje się na to nadrzeć. Strzelaj. Znowu natracę na nim życie niepotrzebnie. Ciężko go zmusić do tego, żeby zaczął we mnie w końcu strzelać. Okej, może teraz. Dawaj. Dobra, mogę cię teraz załatwić. Cztery tylko jednostki życia.
To jest głupi cios. Ja czekam, aż on zrobi w końcu ten ślizg. Ach. Czekaj. To był ślisk. Kurde, znowu za wolno. Jeszcze trochę. Aha, no tak, ale ja nie mam energii. Teraz mam. No to mi się udało. Dobra, zdobyłem pełny komplet zbroi i przy okazji broń w wersji 2.0. Bardzo dobra broń. Z tego co czytałem, to jest najmocniejsza broń w grze. Ale niestety jest to jedna z tych wolniejszych broni. Okej, co my teraz możemy zrobić? Po pierwsze, idziemy tutaj do góry zaraz przeładować rdzeń. Po drugie, pozbieramy sobie wszystko, co tu jest możliwe. Seems to have stopped watching, and maybe that's the issue. We've made some decisions. Decisions I'm not proud to say that I was originally part of. Nie. I tak jak mówiłem, to jest najtrudniejszy boss w grze. Ten ostatni, bo teraz nam został tylko ostatni do ubicia, jest o niebo łatwiejszy. For mankind, but looking at the big picture, they lost perspective. Ja do tego ostatniego miałem chyba dwa podejścia. It's why I believe it is. Tak, tak, na pewno dwa, nie było trzeciego. I walka, no, nie była taka męcząca jak ta. Do tej miałem chyba podejść z 10. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Okej, gdzie jesteśmy? A, jesteśmy właśnie przy samej stacji medycznej. Tutaj wypadł nam egzoszkielet. Ten egzoszkielet
pozwoli nam na wchodzenie przez drzwi, które miały kamery. Czyli na dobrą sprawę powinniśmy sobie teraz założyć ten egzoszkielet i wrócić na sam początek gry. Przejść sobie od samego początku wszystkie te lokacje, pootwierać drzwi, pozbierać rzeczy, które tam będą. Proszę. Ja mogłem sobie najpierw go teraz ubrać, ale wymaga tylko 5000. Odblokowały nam się nowe miejsca tutaj na implanty. Ja sobie w te miejsca powkładam implanty, które zdjąłem. Czyli pierwszy to jest ten. Pozyskiwanie zdrowia. A drugi to będzie... Nie, na ten mnie nie stać. No to... Cóż, to sobie możemy włożyć. Ten nam nie będzie potrzebny. W sumie to jeden z nich zdejmę. Teraz nas będzie stać. A ten na razie zostanie wolny. Dobra. Tą zbroję, żeby dostać trofeum, trzeba całą zbudować. Czarny Cerberus. Nie jest to jakaś wybitna zbroja, fajna i tak dalej. Ale można by było ją ogólnie stworzyć. Kurde, nie to. Teraz mnie na to nie stać. Idziemy po korpus. A, jeszcze broń. To jest to. Ta broń. Zaraz pokażę. Zdejmiemy sobie tą. Założymy tą. We feel safer knowing you're out there. Ma bardzo duży impact. Się nadziałem jeszcze na to. Aha, z nich trójki już wypadają. Tak, z nich są trójki. Dobra, nieważne. Potem sobie zbierzemy pełny komplet.
Więc zanim pójdziemy dalej z fabułą, czyli w miejsce, z którego zjeżdżaliśmy do bossa, proponuję przejść całą tutaj lokację i pootwierać sobie drzwi, do których nie mieliśmy w ogóle dostępu. Zacznę od lokacji na samym początku gry. Dobra, ja sobie tam szybko przebiegnę i spotykamy się w kolejnym odcinku w pierwszej lokacji. Dobra, jeszcze na chwilę przed wejściem do pociągu wskoczyłem tutaj do tej lokacji, ponieważ w lewo jak pójdziemy, załatwimy tego robota, są jeszcze rzeczy do podniesienia. Tu jest jedna. A kolejna będzie za nim. Czyli tutaj. To die here. I have had time to sit and think about it over the last couple of days. I wish this was to someone, but it is not. Teraz tak. Ja tutaj się uzbroję w jakąś broń naprawdę niskiego poziomu. I będę starał się ucinać, co się da. Brakuje nam... Zaraz zobaczę. Głowa jest. Tułowia nie mam. Ręce są. I jedna noga, czyli tułów i noga. Zmienimy broń na przykład na tą, ewentualnie na tą. 51, 53. Ta 46, pozyskiwanie 70, dobra, tą wrzucimy. To jest akurat korpus. Tu też będzie korpus. Spróbujemy nogę. I cóż, schodzimy tutaj w dół. Idziemy tutaj w dół.
I chodzi nam o te drzwi. Dostaliśmy nowy implant. Co to za implant? Już pokazuję. To jest ten implant. Daje nam więcej punktów życia. Będziemy zdobywać właśnie te implanty w wersji 5. Implanty zwiększające przywrócenie zdrowia też w wersji 5. Więc opłaca się tutaj właśnie iść. I pootwierać sobie wszystkie drzwi. W jednym miejscu te drzwi zaprowadzą nas do lokacji z nowym rodzajem przeciwników. Tam też się opłaca iść. Dobra, to możemy też otworzyć. Ale trzeba się przygotować na walkę z dwoma tutaj osiłkami. Oni nie są ciężcy. Walczyliśmy z nimi nieraz. Hop. Ten właśnie ma nową zbroję. Zwykłego Cerberusa. Także możemy tutaj sobie też wyfarmić, jeśli chcemy. Jeden Cerberus zwiększa siłę ataku, jeżeli mamy wszystkie komponenty. Natomiast drugi zwiększa siłę obrony. Przy czym uzależnione jest to od ilości posiadanej energii. Im więcej energii zdobędziemy, zbierzemy, tym lepszą będziemy mieć albo atak, albo obronę. Dobra. Muszę zobaczyć, ile teraz komponentów zebrałem. Dwie nóżki. Dwie nóżki, ale jeszcze jaki złom jest. Jeszcze by się przydało trochę. W sumie najłatwiej to będzie mi tędy iść. Dobra, nie będę was zanudzać farmieniem tutaj poszczególnych komponentów. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie.